wyspiański, mentalność polsko-żydowska. To z jednej strony oczywiście Gombrowicz, który także próbował jakoś się mierzyć z tradycją romantyczną, a z drugiej strony, to może nieoczekiwane, ale Roman Dmowski, który także w końcu się konfrontował jednak z romantyzmem i odrzucał takie romantyczne pojęcie patriotyzmu. Czy jakoś da się zestawić te dwie postaci z Wyspiańskim? Wie pan co, no, jeśli chodzi o tą całą kwestię z Dmowskim związaną, to już jest w zasadzie też obrośnięte pewną legendą, tak? Jak to Wyspiański miał słuchać jakiegoś odczytu Dmowskiego i potem miał usiąść napisać Wyzwolenie, więc pokazuje się, że to w tę stronę przebiegał pewna zależność, pewien wpływ, że te myśli nowoczesnego Polaka bardzo oddziaływały. Zresztą tego typu wątki można i echa z kontaktu z myślą Dmowskiego można znaleźć w Maskach. Ale są też i przeciwne opinie, które mówią, że to raczej właśnie Wyspiański na Dmowskiego. Dzisiaj pewnie tego nie rozstrzygniemy, natomiast wydaje mi się, że ten przełom wieku, gdzie kształtuje się myśl Wyspiańskiego i wczesna refleksja Dmowskiego, no, to jest, że w tej przestrzeni te dwa głosy no, są niezwykle ważne. Wie pan co, no Gombrowicz oczywiście też, znaczy ja osobiście szukałbym pewnie bardziej drogi do Witkacego, bo pewien sarkazm, pewien radykalizm w wytykaniu Polakom ich wad, to który jest u Wyspiańskiego, prowadzi moje intuicje ku niemytym duszom. Bardzo dziękuję. Sami państwo słyszą, jak bardzo bogata i nieoczywista jest twórczość Stanisława Wyspiańskiego. Życzmy sobie wszyscy, aby to narodowe czytanie stało się pretekstem do głębokiej lektury tekstów Wyspiańskiego. Już, już to jest niezarejestrowane w żadnej sieci. Czyli proszę być z nami w kontakcie, proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Nie chcemy żadnych reklam, broń Boże, bo to pachnie jakimś zarobkiem od dupy strony. Tak, a dyrygent i ten oficer, co dyryguje? Podpułkownik Stanisław Strączek, zresztą doktor. Tak, pochodzi z Łąska. Bardzo blisko Łukowicy, a to jest... Łukowicy, on ale jest to Łukowicy, jest, no. To jest mój i kolega, my się znamy jeszcze z czasów. No widzicie? Jeszcze przed kapłańskich. Tak, ja nie jestem resortowe dziecko, czasy, mój tata był piekarzem, mama nas wychowywała, więc żadne resortowe dzieci, proszę pani. Siano ojciec przerzucał. Siano, a nawet za dwie kopy siana takiego kolegę do zgromadzenia nabyłem. Jego mama, jak słucha pani Mamolowa, w Jazowsku to serdecznie Mamolowa. Pozdrawiam. Bardzo fajny, ojciec Krzysztof, misjonarz w Argentynie. Tak, za dwie kopy siana. Pozdrawiamy. I to nad Dunajcem żeśmy to siano stawiali. Ale wam powiem wam, że ojciec uratował życie ojcu Januszowi, to jest kuzyn. Ale tego już nie będę opowiadał. Do niego ojciec powie. To znaczy, odbierałem go z przedszkola nie jeden raz. I przecież mogłem z nim coś złego zrobić i zawsze i ciągnął go ojciec na sankach. Na sankach, tak. I zawsze go przywiozłem do domu. Zawdzięcza mi życie, prawda? Ale no a przez jaką rzekę ojciec przejeżdża? Proszę ojca, przez rzekę żeśmy nie przejeżdżali, ale... Ale Stary Sącz leży w widłach dwóch rzek polskich. No. Dunajca i Popradu, więc miałem nawet do wyboru. I nie uratował go? Tak jest. Nie utopił, a więc ale uratował. Proszę ojca, jak będziemy tak gadać, to... To różne ojciec rzeczy. Janusz, ojciec wiem, mnie tutaj ciągnie, a jak się ujek na mnie obrazi, ujek, nie gniewaj się, musiałem to powiedzieć. Słyszał ujek, nie? Ale pozdrawiamy mamy, bo na pewno ogląda nas i słucha. Tak jest. Tak, pozdrawiamy, a muszę powiedzieć, że ile temu? Dwa tygodnie temu miałem szczęście być u mamy. Na pogrzebie mamy ojca Janusza i później przez Łukowice i mamę żeśmy odwiedzili. Wspaniała mama, mówię wam. Chora jest, ale jak się modli,
widać świętość w człowieku. Naprawdę, to są nasze skarby, takie mamy, tacy ojcowie, ci chorzy wszyscy. Tak, tak, ojcze. Tak jest, Bóg zapłać za naszych rodziców, którzy nas wychowali, dali życie, tak. Przekazali wartości. To, kim dziś jesteśmy, zawdzięczamy im. I serdecznie myślę, że wszystkich swoich rodziców, kto tylko ma tu na ziemi, to pozdrawiamy i tych w niebie też można pozdrowić. Jeszcze, za nich się modlić. Bo już musimy... Tak, proszę ojca, ja już nic nie mam do powiedzenia. To dziękujemy jeszcze raz dziękujemy pięknie wszystkim artystom także, którzy tu wystąpili. Ale wam przede wszystkim i słuchaczom. Oczywiście. Wszystkim. No i przygotowujemy następne rzeczy. Oczywiście, do ojcze, i jeszcze. Nie zdziwcie się, dobrze? I jeszcze dziękujemy Polski, służbie zdrowia, lekarzom, którzy tutaj dzisiaj robili badania, bardzo różne. Bardzo tak specjalistyczne też. Ja już nie poszedłem, żeby mi jeszcze coś nie wykryli. No da. Tak. Kiedyś poszedłem do lekarza i co? Dobrze na tym wyszedłem? Dobrze, dobrze, bo byśmy już śpiewali, nie wiem, rocznicę. Ale pogrzeb bym miał ładny, no, gdyby przyszło do tego. Ale jednak Pan Jezus kazał, wracaj się na ziemię, nawróć się. Tak, Pan dlatego, Bóg nie chce śmierci grzesznika. Ale aby się nawrócił i miał życie. Dlatego tak. Panu Bogu dziękujemy za wszystkie łaski. Czyli i teraz ojciec jest wielkim grzesznikiem. Jestem wielkim grzesznikiem, to prawda. Przyznajesz. Ale chcę się nawracać. Nie, a kto nie jest grzesznikiem? Rękę do góry. Nie widzę. No to dobrze, żeście mnie wsparli, bo już się bałem, że tylko ja. Kochani, w każdym bądź razie tak za wszystko dziękujemy wszystkim jeszcze raz ogromnie. A teraz? A teraz ale jeszcze ojcze, dziękujemy policji. A, to jeszcze będziemy dziękować. Dziękujemy Straży Miejskiej. Straży Pożarnej. Ja nie przywitałem tam, a wiecie, a był generał Straży Pożarnej. Ten, który tam w tym nieszczęściu wszystkim, tymi strażakami tak rządził dobrze. Był na mszy świętej. Główny szef Straży Pożarnej. Tak patrzyłem, ale nie, ja się nie znam na tych wszystkich gwiazdkach i na tym i nie wiedziałem. Mówię, tak ładnie wygląda ten mundur, ale no... W każdym razie dużo ludzi pięknych było, uroczystość długa, ale ładna, nie? Taka pod... Pani Wandziu, warto było z Białego Stoku. Dobrze, kochani, będzie kapela na razie, ale wcześniej Zambrowa różaniec. Pozdrawiamy. Teraz będzie różaniec, modlimy się, a po można różaniec... tutaj, a można ze światłami, takie są takie świeczuszki za darmo. Wojsko stoi, ale wojsko przyjdzie w odpowiednim czasie. O! Czy już chcecie? Nie, pół godziny. Za pół godziny, prawda? Ale słuchajcie, widzicie to wojsko? No to oklaski dla nich. Piękni ludzie. To jest Straż Graniczna. No to też wojsko. Można powiedzieć, ale teraz to jest trochę inaczej. Kiedyś była Karpacka Brygada WOP, Wojsk Ochrony Pogranicza. A teraz się zmieniło, jest Straż Graniczna i Orkiestra Reprezentacyjna. Pan pułkownik, tak? Pan podpułkownik, myślę, nie że... Nie mówi się pod. Ale nie, nie, ja mówię to specjalnie, mogły... żeby pan minister to pod skreślił. No a właśnie. Co to jest? Ja jakbym był ministrem, to od razu bym to dziś zrobił. No. Ja niczego nie sugeruję, ale... To dobrze, czyli rozpoczynamy... Zapraszamy na modlitwę różańcową. Bo dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca i różaniec mamy o tej godzinie teraz, a nie o 20:20. Dobrze? A potem będzie piękny orkiestra koncert. Reprezentacyjna, koncert finałowy. Także jeszcze nie wyjeżdżajcie, kto tylko może. Dobra? Kto zostaje? Rękę do góry. Ja. Ja. No i tamci od tej kiełbaski przyjdźcie też. Tak. I od tych kożuchów i od innych rzeczy. To nie jest kiełbasa wyborcza. Tak, tak. Nie, nie, nie. To nie, wyborów jeszcze w tym roku nie ma, przynajmniej u nas na razie. I my nie startujemy. Tak, my nie startujemy, ale to się okaże, czy nie będzie trzeba. Natomiast na razie takiej teraz potrzeby nie ma. Zapraszamy serdecznie wszystkich do modlitwy różańcowej.
bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich naszych słuchaczy, widzów Telewizji Trwam i tych, którzy są dziś na dziękczynieniu z sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, właśnie za chwilę rozpocznie się tutaj w naszej świątyni modlitwa różańcowa z procesją światła w naszych dłoniach. Już jest to światło, innych zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby też to światło zapłonęło w ich rękach. Chcemy rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Będą nas prowadziły one dziś w ten wieczór na naszej modlitwie. Towarzyszyć nam będzie figura Matki Bożej Fatimskiej. Poprowadzą ją członkowie Bractwa świętego Jana Pawła II i to oni na czele tej procesji wyjdą z kościoła, a my za nimi będziemy postępowali i odmawiali poszczególne części różańca. Modlitwę poprowadzi razem ze świeckimi ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Rozpoczynamy modlitwę pieśnią Zawitaj Królowo Różańca Świętego. Wilkowskiego, który odgrywał rolę gospodarza, opiekunę, która była Łodzka odczytali rolę pary młodej. Przy okazji tego czytania nie mogło zabraknąć oczywiście muzyki, która w dramacie Wyspiańskiego odgrywa bardzo ważną rolę. Pojawia się w tych najważniejszych momentach utworu. A dzisiaj w Ogrodzie Saskim zagrał zespół Zakopower, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i trio Janusz Prusinowski Kompania. To wydarzenie, którego świadkami byli zgromadzeni w Ogrodzie Saskim, było bardzo kolorowe. Piękna scenografia z kwiatów. Pani młoda, czyli aktorka Katarzyna Kołeczek, miała na głowie koronę z kwiatów zgodnie z bronowicką tradycją. Miała też na sobie strój ludowy z okolic Krakowa, a pan młody wystąpił w stroju góralskim. Za nami naprawdę niesamowite godziny. Myślę, że zgromadzeni długo będą mieli w pamięci widok sceny znajdującej się w zieleni Ogrodu Saskiego w sąsiedztwie Teatru Narodowego, na którego deskach było przecież wystawiane wesele. Wydarzenie w Ogrodzie Saskim zainaugurowała i zakończyła para prezydencka, która wygłosiła krótkie przemówienia i podsumowała 6. edycję akcji Narodowe Czytanie. To Narodowe Czytanie, czyli wesele dzisiaj Stanisława Wyspiańskiego, jak słyszeliśmy, w Ogrodzie Saskim. To chyba takie centralne miejsce, gdzie to czytanie miało miejsce. Obserwowała to wszystko Małgorzata Głogowska. Dziękuję Ci za relację. Narodowe Czytanie w Polskim Radiu 24. Stanisław Wyspiański. Wesele. Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. To radczyni z aktu pierwszego, z czwartej sceny. No to sprawdźmy teraz, jak czytano w Radomiu. Czy z nami jest Anna Orzeł? Jestem. Jesteś na miejscu. Wiemy, jak czytano w Warszawie. Wiemy, że czytano też na pokładach tramwajów, samolotów, wszędzie, nawet pod ziemią. A jak to wyglądało, albo jak to brzmiało właściwie w Radomiu? Brzmiało wspaniale, a my czytamy od lat 6, tak? Od 2012 roku pod czujnym spojrzeniem Jana Kochanowskiego, bo to jest impreza plenerowa w centrum miasta, plac Koraciego, tam się spotykają ci, którzy są zaproszeni, żeby czytać i ci, którzy są zaproszeni do tego, żeby posłuchać. I cieszę się, bo z roku na rok przybywa i jednych, i drugich. Nie brakuje osób, w zasadzie chyba nie zdarzyło się, żeby ktoś odmówił i nie chciał przeczytać fragmentu jakiegoś dzieła naszej literatury, w tym roku wesela. Też przybywa osób, które chcą posłuchać, jest coraz więcej młodych osób i to jest fantastyczne, bo oczywiście ludzie ze starszego pokolenia mają czytanie we krwi, oni muszą mieć książkę w ręku, muszą czuć zapach, muszą czuć ten dotyk, natomiast młodzi ludzie, tablety, komputery, telefony i oni dzisiaj mówili, telefon, tablet to nie wszystko. Człowiek wiele się nie nauczy, jeśli tylko korzysta z takich urządzeń. Potrzebna jest książka, ważna jest ortografia, ważny jest zasób słów, a to wszystko daje nam właśnie papierowa, tradycyjna książka i dzieła tej wspaniałej literatury. Także to jest bardzo fajna rzecz i to się zmienia i obserwujemy coraz większe zainteresowanie. Czytano na 16 głosów, tylu było bohaterów, kilkanaście fragmentów wesela.
Momentami było poważnie, momentami było zabawnie. Czytała Amerykanka, dziewczyna, która nie zna polskiego, więc się fonetycznie uczyła. Te jej różne wpadki, takie próby poprawnego wymówienia jakiegoś słowa, a nie jest to prosty język, budziły śmiech, oklaski. Także no, naprawdę to było bardzo sympatyczne wydarzenie, bardzo pouczające dla niektórych. Myślę, że i ci, którzy czytali, ci, którzy słyszeli, mają coś dla siebie z udziału właśnie w Narodowym Czytaniu Wesela. Pogoda nie sprzyjała, dlatego że było pochmurno, momentami padał deszcz, taki drobny, ale jednak nie zachęcało to do wyjścia z domu. Trochę wiało, a jednak ludzie się zmobilizowali, przyszli. Nawet jedna starsza pani powiedziała, namawiałam sąsiadkę, ale ona powiedziała, że musi gotować obiad. A przecież pani wie, no obiad może poczekać, to jest taka fajna impreza. Jest pięknie, nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby nie czytać, nie znać Wesela. Niektórzy, jak prezydent miasta, przyznali się, że czytali Wesele lata temu, kiedy to była lektura, ale teraz, przed tym publicznym występem, wzięli ponownie książkę do ręki i przeczytali już inaczej, z innym podejściem, nastawieniem. To już nie był obowiązek, to nie był przymus. To była chęć zobaczenia, jak to się czyta po latach i co się z tego ma po latach. Także no, tym bardziej, cenne doświadczenie, cenny projekt. No, tym, tak? bardziej, tym bardziej, że inaczej na Wesele patrzą ci, którzy czytają w latach młodych, bym powiedział. Nawet nie pod przymusem, ale z chęci, a zupełnie inaczej patrzy się, gdy się ma już trochę doświadczenia i gdy doszukuje się w tym Weselu jakichś politycznych smaczków, na przykład o historii Polski, bo to początek XX wieku przecież. Dziękuję serdecznie. Anna, ale ten język jest taki niesamowity, O ten język chciałem zapytać, jak ta Amerykanka. Prawda? Jak ta Amerykanka sobie dawała. Jak Amerykanka dawała radę, bo ten język radę. Taki trochę niewspółczesny polski. No właśnie mówię. Dokładnie tak, ale naprawdę była dzielna i to było świetne, że się podjęła takiego wyzwania, bo to nie było proste. Anna Żołza-Domia, dziękuję Ci serdecznie za relację. Dziękuję. Na zegarze już w tej chwili 13 minut po godzinie 19. Serce miałem kiedyś młode, porwałeś mi serce młode, wlałeś jad goryczy w krew, nie widzę dróg, zaćmił mi się Bóg. To akt drugi, scena siódma i wypowiedź dziennikarza. A z nami pisarz, poeta, scenarzysta filmowy, autor słuchowisk radiowych, pan Marek Ławrynowicz. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Jaki jest pana ulubiony fragment z Wesela? No, trudno powiedzieć, ponieważ ja tam wiele rzeczy lubię. Lubię pana młodego. Pan młody to jest, ponieważ to jest postać komiczna. Wyspiański miał ogromne poczucie humoru. Rzadko mówimy o tym przy okazji Wesela. No, tam się kilka osób poobrażało za ten tekst. No tak, ponieważ trzeba pamiętać, że to było wydarzenie szeroko znane i Wyspiański bynajmniej nie ukrywał, kto jest pierwowzorem postaci. Nawet w pierwszej wersji dramatu, którą złożył do teatru, były po prostu normalnie nazwiska, imiona rzeczywistych bohaterów. Dyrektor teatru błagał go, żeby z tego przynajmniej zrezygnować. Natomiast oczywiście wiele osób się poczuło dotkniętych, się poobrażało, no ale posłużyli dobrej sprawie, że tak powiem, nawet jako postaci komiczne. Natomiast najważniejszy dla mnie fragment Wesela to jest ten oczywiście o Polsce w sercu, ale także z przyczyn osobistych, nie tylko ze względu na wagę tego. Ja kiedyś byłem na takim festiwalu literackim, to było na pograniczu Niemiec i Francji i była między innymi dyskusja między pisarzem niemieckim, francuskim i mną na temat tego, czym jest ojczyzna, jak rozumiem ojczyznę. No i prowadzący zadał mi pytanie, jak Polak rozumie ojczyznę, co to jest dla Polaka. Ja się tego pytania nie spodziewałem, myślę, co ja mam na to odpowiedzieć, jak ja mam to wytłumaczyć, jak Polacy rozumieją ojczyznę. I przypomniały mi się właśnie ten fragment z Wyspiańskiego, opowiedziałem, prawda, o pannie młodej i tak dalej, i że jest ta Polska w sercu i że Polak właściwie tak traktuje swoją ojczyznę, że gdziekolwiek by był, zawsze w sercu ten kawałek ojczyzny niesie z sobą. I w tym momencie, zupełnie niespodziewanie dla mnie, nastąpiły ogromne oklaski. To była duża sala, na jakieś 600 osób, okazało się, że jest mnóstwo Polaków, czego ja nie wiedziałem, bo mnie tam przywieźli, wstawili z tyłu i tak dalej, i tak dalej. To było dla mnie bardzo istotne, ponieważ nagle wyraziłem jakby ich uczucia, zupełnie niechcący,
A to jest dla pisarza, dla autora bardzo ważne, że potrafi jakoś to określić. Więc powiedziałem, że to jest fragment może, który jest clue Wessela, który określa naszą tożsamość narodową, że gdziekolwiek ten Polak by był, czy to jest Ameryka, czy to jest Kamczatka, cokolwiek, to ten kawałeczek w sercu nosi. Ja się bardzo boję pytania, który jest mój ulubiony fragment Wessela, bo właściwie jest kilka tych najbardziej znanych, jest kilka tych, które odnoszą się do wielu rzeczy. Ta część realistyczna, czyli akt pierwszy, ta część taka trochę bujania w chmurach, w obłokach, część druga, akt drugi. Tam jest tyle wątków, tak wspaniale rozpisanych, trudno jest coś takiego wyreżyserować, na przykład w postaci słuchowiska radiowego? Myślę, że ogromnie, dlatego że to jest mozaika, to jest panorama. My tego właściwie nie ogarniamy. To są różne postaci, bardzo zróżnicowane. Każda inna. To niby opowiada o wydarzeniu, które powinno nam być bliskie dzisiaj. Ponieważ 117 lat, tak? Minęło. Tak, ale wie pan, o czym to jest? O tym, że na wsi, na weselu spotykają się celebryci z chłopami, z ludem. To rzeczywistość dzisiaj, tak. Prawda? No, trochę byli inni celebryci, teraz są głównie modelki i aktorzy, a wtedy to byli głównie malarze i poeci. Ale tak naprawdę o tym to jest. Natomiast jest to o Polsce, o tradycji, o skomplikowanej historii, o tym, że się nie możemy ze sobą porozumieć. No to też jest o utracie wiary, to jest o tym, że jesteśmy zaślepieni tym, że jest nam dobrze, że skoro jest jak jest, to nie warto się wychylać i nie warto o nic walczyć. To bardzo wiele wątków, bardzo wiele płaszczyzn ma Wessela. No więc właśnie, każda postać niesie co innego, a galeria postaci jest ogromna. I w związku z tym naprawdę jest to bardzo trudne do ogarnięcia, więc gdybym miał, powiedzmy, stworzyć scenariusz słuchowiska na podstawie Wessela, to byłoby potwornie trudne, właśnie żeby nic nie zgubić. Bo to można pociągnąć, ten wątek czy inny wątek, natomiast żeby nic nie zgubić z tego bogactwa, Wyspiański to zobaczył, to tak jest, wiemy, stał całą noc oparty o framugę drzwi, nie jadł, nie pił, tylko się nie gadał, tylko się gapił. Głowie notował. Tak, jakoś to wszystko zobaczył, w całości. To niezwykłe też doświadczenie twórcze. Bo na ogół mamy dosyć prosto temat, parę wątków i tak dalej. Tu mamy absolutną panoramę, mozaikę, utkany, nie wiem, gobelin. Coś takiego niezwykle misternego. A przy okazji jeszcze warto podkreślić jedną rzecz. Tutaj jest poruszanych mnóstwo ważnych, wartościowych, narodowych spraw. Przede mną akt drugi i wypowiedź poety. Polska to jest wielka rzecz, podłość odrzucić precz, wpisaną świętą sprawę i tak dalej, i tak dalej. A nie ma patosu. Nie ma jakiegoś takiego zadęcia. To wszystko jest bardzo, bardzo blisko człowieka. Ale to widzi pan, to jest ten to jest ta siła prawdy zawartej w postaciach ludzkich. Tam nie ma postaci patetycznych. Tam postacie patetyczne mają gdzieś drugie dno, właśnie komiczne. Nie traktujemy ich do końca poważnie. Dziennikarz to bardzo poważny człowiek, Piotr Wawrzorze, redaktor Czasu Krakowskiego. Tu jest na poły poważny, na poły śmieszny. Na poły tragiczny. Tragiczny, zresztą skądinąd wiemy, że potem popełnił samobójstwo. Więc w ogóle był człowiekiem tragicznym. Tu są postaci wielowymiarowe. Gospodarz, w rzeczywistości bardzo szlachetny człowiek. Poseł do Parlamentu Austriackiego, obrońca chłopów. Bardzo dużo zrobił, bardzo głęboka postać. Niewiele o nim wiemy, bo się o nim niewiele mówi. Zupełnie inny niż pan młody, zupełnie innym stosunkiem do rzeczywistości. A równocześnie gdzieś to zapił się, zapomniał, zasnął, przespał, kur zapiał. On się nie obudził, prawda? Więc ten człowiek szlachetny, któremu powierza się ważną misję, też ma tą ludzką taką małość. Coś takiego, ale my tacy jesteśmy. Właśnie złożeni z odruchów ważnych i ze słabostek, z głupstw, które nam utrudniają zrobienie ważnej rzeczy. Ciążą. Tak.
Tak, ciążą. I dlatego to nie ma patosu, bo ci wszyscy ludzie są prawdziwi. Oni tacy są. My w to wierzymy, że oni tacy byli. A dla pana, jako na przykład autora słuchowisk, scenarzysty filmowego, to która postać jest najbardziej barwna, czy najbardziej trudna do narysowania, czy to dźwiękiem, czy obrazem? No, chyba jednak poeta, bo on jest postacią niejednoznaczną. On jest trochę jak autor. Też szuka swojego wątku w tym wszystkim. Też właściwie nie bierze w tym udziału. On wchodzi w jakieś takie relacje na chwilę, prawda, z damami głównie, ale on pozostaje ciągle na zewnątrz i właściwie my nie wiemy, co on naprawdę myśli. Czy jak on mówi coś, czy on mówi to z sarkazmem, czy on to mówi na poważnie. A równocześnie wyczuwa się w nim, że on chciałby na poważnie. On ma taką potrzebę wielkiej idei, a równocześnie tak jakby się jej trochę obawiał. Więc chyba on jest najbardziej złożoną postacią. Niektórzy mówią, że w nim zawarł siebie Wyspiański trochę. To jest możliwe. To jest możliwe. Chociaż pamiętajmy, pierwowzór Kazimierz Przerwa-Tetmajer, brat gospodarza, był naprawdę wybitnym poetą. Był naprawdę wybitnie utalentowanym człowiekiem i wybitnym umysłem. Więc to jest postać na miarę pierwowzoru. Mhm. Przejdźmy do rzeczywistości i do teraźniejszości. 117 lat minęło. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało. Gdy popatrzymy na język, to ten język trochę oczywiście stylizowany na gwarę ludową. Troszkę różni się od tego, którym posługujemy się dzisiaj, tej pięknej polszczyzny, ale były też próby współczesnienia Wesela, przeniesienia czy na deskach teatru, czy na taśmie filmowej w dzisiejsze realia. Dzisiaj też mogłoby być takie Wesele, pokazujące to, że jesteśmy, mamy wolność, nie musimy o nią walczyć. Nie wiem, czy mamy sznur, czy jeszcze mamy złoty róg. Dałoby się napisać dzisiaj Wesele w tych realiach początku XXI wieku? Pewnie by się dało, ale chyba nie warto. Bo każda epoka wymaga swojej formy. Jakby dzisiaj no, powinniśmy to wyrazić, te same nasze wątpliwości, pytania, lęki narodowe powinniśmy wyrazić współczesną formą. Czyli nie wracać do tego. Próbował zrobić Smarzowski film Wesele, no jakoś tam niby nawiązujący. To zupełnie nie to. To zupełnie nie tak. To płasko to wyszło, moim zdaniem. Ale lęki są bardzo podobne do tych sprzed 100 lat. Też jest jakieś zagrożenie gdzieś dalej, czy bliżej naszych granic. Też jesteśmy trochę ospali w tym, że przecież od 20 iluś lat jest dobrze. Tam już nie mówię politycznie, że ciepła woda w kranie, tak? Ale trochę nas to uśpiło. Więc kalka do tego, co było 117 lat temu, jest. Ja myślę, że tu, wie pan, głównym problemem, który moglibyśmy przenieść, jest problem dalej nierozumienia się wzajemnie. Grupy społeczne. Dalej niemożliwość znalezienia wspólnego języka. Tak jak sobie przypominałem to Wesele przed naszą rozmową, pomyślałem, jeden moment znam, kiedy te grupy znalazły wspólny język i znalazły się razem. To był sierpień 80 roku. Wtedy inteligencja i robotnicy, i rolnicy, i wszyscy nagle się porozumieli. Nagle zaczęli mówić jednym językiem, chociaż może nie tym samym słownictwem, ale zaczęli mieć tą samą emocję na temat Polski, na temat swojego losu, na temat tego, co chcieliby zmienić. Ale to jedyny taki moment, który ja znam, bo pamiętajmy, co było wcześniej. W 68 roku wystąpiła inteligencja, nie poparli jej robotnicy. W 70 robotnicy, nie poparła ich inteligencja, prawda? Teraz też mamy taki moment podziału bardzo głębokiego, społecznego. W zasadzie wydaje się uniemożliwiającego porozumienie. Jeszcze jak żył papież polski, bardzo ładnie Monika Małkowska to on był taką osobą na temat Wesela, że wszystkich, nie lubi Wesela, bo takie Wesele to się zwykle źle kończy. Był autorytetem. Był autorytetem właśnie dla wszystkich.